Cześć, witajcie w kolejnym odcinku programu cyklicznego. Mamy za sobą długi weekend, wiele się działo takich rzeczy sportowych, ale pewnie tak samo u Was, jak i u mnie. Było trochę wycieczek rowerowych, jakiejś tam swojej jazdy zwykłej. Także no, przepraszam, że w piątek nie było odcinka, ale no, byłem w górach i wolałem tam porobić co innego niż nagrywać wideo. No ale wróćmy sobie do sportu. Jak długi weekend Bożego Ciała, to wiadomo, że Beskid MTB Trophy w Istebnej. No i w tym roku po raz pierwszy warunki na ostatnim etapie okazały się tak ciężkie, że trzeba było wyścig skrócić. Niemniej jednak no, wyścig jest zaliczony, trzy etapy się odbyły. I jeśli chodzi o zwycięzców, to no na długim dystansie zwyciężył Paweł Kowalkowski i Rita Malinkiewicz. Jeśli chodzi o Pawła, to jest ciekawa historia, bo on ostatni raz startował tam 4 lata temu i jeden z etapów no, po prostu był dla niego zbyt ciężki i się wycofał. Miał tam jakieś problemy wtedy. No, w tym roku ten etap wygrał i wygrał całą klasyfikację generalną, więc no, świetny powrót Pawła, gratulacje. No i cóż, czekamy na kolejne wyścigi tego sympatycznego zawodnika i kolejne jego sukcesy. A teraz już czas na porcję jakichś takich przypomnień i newsów kalendarzowych, bo w nadchodzący weekend trochę tych wyścigów ciekawych jest i na pewno warto wspomnieć sobie o wyścigu Górale na Start, który będzie w Wałbrzychu. To jest wyścig klasy C2 UCI. No i jednocześnie będzie to także wyścig Pucharu Polski cross country. Nad trasą tam pracują lokalni wycinacy, także tam na pewno jest zawsze co roku ciekawa, trudna technicznie trasa sprzyjająca rywalizacji w cross country. Ja z swojej strony mogę zaznaczyć to, że bardzo podoba mi się w tym wyścigu to, że to jest fajnie spójny, jeśli chodzi o grafikę ten wyścig, bo oni od samego początku jakby bazują na jednym wzornictwie kolorów, jednej czcionce i to fajnie wygląda, że cały czas jest takie spójne. No i oczywiście jestem ciekaw wyników w ten weekend z Wałbrzycha. Także w ten weekend w Słowacji będzie Puchar Słowacji. Także ciekawe, czy ktoś z polskich zawodników zrezygnuje ze startu w Wałbrzychu i wybierze się tam, bo te wyścigi są tej samej klasy. No i jeśli chodzi o maratony, to będzie dosyć taki znany, już z długimi tradycjami wyścig Maleville Cup w Czechach. No i myślę, że tam specjaliści od maratonów z Polski na pewno zawitają, bo to jest dosyć prestiżowy wyścig i warto się tam wybrać, bo będzie można na pewno się pościgać z czołówką zawodników, jeśli chodzi o maratony w Europie. A ten wyścig jest także jedną z edycji UCI Marathon Series. No i to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. To był taki odcinek bardziej kalendarzowo-przypomnieniowy. No a w piątek widzimy się w kolejnym odcinku i będę miał dla Was porcję nowych newsów. Do zobaczenia w piątek, na razie, cześć!